Dzień dobry, nazywam się Konrad Grabowski i jestem wykładowcą Akademii Wisman. Dzisiaj krótko przedstawię zasadę działania pomp ciepła oraz wyjaśnię, czym jest dolne i górne źródło ciepła. I tutaj pierwsze pytania, jakie się mogą Państwu pojawić, czy do czego tak naprawdę mi ta wiedza? No przede wszystkim będzie to właśnie jakieś świadome podejście do urządzenia, które Państwo już macie, bądź które dopiero chcecie mieć. Dzisiaj właśnie powiemy sobie, jaka jest zasada pomp ciepła, czyli takie zupełne podstawy, jak to działa, i naprawdę w prosty sposób postaram się to wytłumaczyć, i wydaje mi się, że bez problemu będziecie Państwo w stanie to zrozumieć. Opowiemy sobie właśnie też, czym jest to dolne źródło ciepła, czym jest to górne źródło, i też mniej więcej powiemy, na co to się przekłada i co w związku z tym się w naszych urządzeniach dzieje. Także już przechodząc do meritum tego, o czym chcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Czyli zasada działania. I tutaj na slajd wrzuciłem lodówkę, ponieważ większość z nas posiada lodówkę i mogliśmy się spotkać z określeniem, że pompa ciepła działa w odwrotny sposób właśnie jak nasza chłodziarka czy nasza lodówka. Prawda jest taka, że pompa ciepła działa dokładnie tak jak lodówka. I przyjrzyjmy się teraz bardzo szybko, jaka jest idea tego urządzenia. Także w przypadku pompy ciepła z jednej strony coś chłodzimy, czyli chłodzimy produkty, które są w środku, w przypadku lodówki. Czy to, co włożymy do lodówki, jest chłodniejsze? Jak otworzymy lodówkę, to będzie z niej wiało, powiedzmy, chłodne powietrze. Także z jednej strony chłodzimy, z drugiej strony grzejemy. Bo siłą rzeczy, jak Państwo byście się ustawili za lodówką z tyłu, to ta wężownica, która właśnie jest zamontowana w tylnej części, grzeje się, oddaje ciepło do pomieszczenia, czyli po prostu grzeje nam kuchnię, można tak powiedzieć. I to jest bardzo, bardzo prosta idea, jak działa lodówka, i pompa ciepła działa na tej samej zasadzie. Także coś będziemy chłodzić, coś będziemy ogrzewać. Tutaj przedstawiona jest pompa ciepła typu split, czyli mamy dwie osobne jednostki, jednostkę wewnętrzną oraz jednostkę zewnętrzną, połączone rurami chłodniczymi, które wykonuje serwisant podczas uruchomienia, i między tymi jednostkami krąży czynnik chłodniczy. I tutaj znowu coś będziemy chłodzić, czyli jakbyście Państwo ustawili się przy jednostce zewnętrznej pompy ciepła, no to powietrze, które będzie na Państwa wiać, ono będzie chłodne, czy będzie chłodniejsze niż to, co jest w środku, z czego jest to ciepło odbierane. Także chłodne powietrze w jednostce zewnętrznej, a ciepłe powietrze, czyli coś grzejemy do instalacji, czyli dokładnie tak jak lodówka. W lodówce chłodziliśmy produkty wewnątrz lodówki. Tutaj chłodzimy powietrze zewnętrzne, a grzejemy instalację, czy to CO, czy instalację ciepłej wody użytkowej. Także idea jest dokładnie taka sama. I tutaj możemy odpowiedzieć sobie od razu na pytanie, czym jest dolne źródło ciepła i skąd pobieramy ciepło, a czym jest to górne. Także odpowiedzmy sobie właśnie, czy wyjaśnimy sobie tę sprawę. I żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba zastanowić się, skąd ciepło odbieramy, czyli co chłodzimy, a dokąd ciepło przekazujemy, czyli co grzejemy. I na to już mamy odpowiedź. Czyli w przypadku powietrznej pompy ciepła chłodzimy powietrze, czyli to będzie nasze dolne źródło, a grzejemy instalację CO bądź CWU, czyli centralne ogrzewanie lub ciepła woda użytkowa. Powietrze ma to do siebie, że jest mocno zmiennym źródłem energii cieplnej, ponieważ temperatura w naszym klimacie potrafi się wahać od minus 25 do nawet 35 i więcej stopni. I to ma znaczny wpływ na pracę i efektywność urządzenia, ale to sobie na pewno przy jakiejś innej okazji opowiemy. Wracając, takie właśnie bardzo krótkie podsumowanie, czyli dolne źródło to jest skąd pobieramy ciepło, a górne źródło, gdzie to ciepło przekazujemy. W praktyce pompa ciepła powietrza może wyglądać w ten sposób, czyli mamy na zewnątrz jednostkę zewnętrzną, czyli taką charakterystyczne urządzenie z wentylatorami, z jednym wentylatorem bądź z dwoma. I to urządzenie jest połączone przewodami chłodniczymi z jednostką wewnętrzną. A w środku, poza jednostką zewnętrzną, często jest też wyposażenie dodatkowe, typu jakiś bufor, jakiś zbiornik ciepłej wody użytkowej. Tutaj na tej instalacji, która jest bardzo estetycznie wykonana, widać jeszcze właśnie jakieś naczynia przeponowe.
No i oczywiście rury i jakaś tam jeszcze hydraulika. Także tak to mniej więcej w praktyce może wyglądać. W przypadku pomp ciepła gruntowych mamy równie prostą sytuację. Dolne źródło jest dosłownie na dole, ponieważ ciepło odbierane jest z ziemi, na przykład przez sondy pionowe, czyli takie odwierty długie w głąb ziemi, albo przez wymienniki poziome, czyli bardziej rozłożone właśnie na powierzchni działki na znacznie, znacznie niższej głębokości. Dolnym źródłem ciepła może być właśnie ziemia bądź woda gruntowa. Możecie się Państwo spotkać z takim twierdzeniem, że gruntowe pompy ciepła są o wiele wydajniejsze niż pompy ciepła powietrzne. I taka jest prawda. Generalnie jest to skutek tego, że dolne źródło ciepła w postaci ziemi czy w postaci wód gruntowych jest zdecydowanie stabilniejsze właśnie niż powietrze. Ponieważ powietrze, tak jak sobie powiedzieliśmy chwilę temu, bardzo mocno zmienia się jego temperatura. Natomiast w przypadku wód gruntowych czy ziemi, no ta temperatura jest względnie stała w ciągu roku. Także jak mamy pompę ciepła gruntową, skąd pobieramy ciepło? Jest to ziemia bądź woda gruntowa i dokąd przekazujemy ciepło? Instalacja CO bądź instalacja ciepłej wody użytkowej. Także bardzo prosto można właśnie sobie odpowiedzieć na te pytania, czym jest górne, a czym jest dolne źródło ciepła. I też jakiś konkretny przykład, jak to mogłoby wyglądać, czyli kolejna bardzo estetycznie wykonana kotłownia, pompa ciepła gruntowa, czyli ta jednostka, która wykonuje całe zadanie, bufor CO. I tutaj bufor jest już o wiele częściej stosowany, o wiele częściej występujący niż w przypadku pomp ciepła powietrznych, ponieważ ten bufor jest wymagany, żeby pompa ciepła mogła stabilnie pracować, czyli żeby nie miała zbyt wielu załączeń i wyłączeń, tylko właśnie pracowała sobie stabilnie na jakiejś określonej mocy. Także tutaj te bufory jak najbardziej są polecane i wręcz wymagane często, żeby je stosować przy pompach gruntowych. Dodatkowo oczywiście też zbiornik ciepłej wody użytkowej, no i tam w dół odwierty, czyli tam w dole te odwierty to będzie nasze dolne źródło, a bufor CO bądź zbiornik CWU to jest nasze górne źródło ciepła. I z bufora oczywiście dalej rozprowadzamy tą ciepłą wodę na instalację podłogową bądź grzejnikową. Tutaj widzicie Państwo schemat i nie zaskoczy Was to, że jest to schemat pracy pompy ciepła. Oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu, ale też fajnie ilustruje zasadę jej działania. Tak jak już niejednokrotnie powtórzyłem, ideą pracy pompy ciepła jest to, że coś chłodzimy, czyli to dolne źródło jest chłodzone podczas pracy pompy ciepła, a coś grzejemy, czyli grzejemy górne źródło, ciepłą wodę użytkową bądź bufor, bądź naszą instalację grzewczą. Chłodzenie to innymi słowy odbieranie ciepła, więc powyższy schemat możemy przedstawić z lekką różnicą, czyli że nie chłodzimy coś konkretnie, tylko odbieramy ciepło z dolnego źródła. Pompa ciepła czerpie energię z dolnego źródła, a przekazuje ją do górnego źródła, czyli do naszej instalacji. Przekazanie ciepła lub jak napisałem powyżej jego transport odbywa się przy udziale czynnika chłodniczego, który jest zaznaczony tak w środku, jako właśnie czynnik, który cyrkuluje w tym układzie oraz odpowiednich elementów urządzenia. W związku z występowaniem tego czynnika chłodniczego powyższy obieg nosi nazwę obiegu chłodniczego. Bo też się bardzo często można spotkać, że czy jakiś technik, czy w dokumentacji technicznej jest napisane obieg chłodniczy i jest to związane nie z tym, że ten obieg chłodzi, czy że coś będziemy chłodzić tym obiegiem, tylko jest związane z tym, że mamy w cyrkulacji, w tym obiegu czynnik chłodniczy i stąd nazwa tego obiegu. I kolejno przedstawię Państwu, jak ta pompa działa, właśnie też w taki prosty sposób, bo tutaj można się trochę obawiać tego, czy obawiać zrozumienia, że ktoś tego może nie pojąć, bo urządzenie może wydawać się na pozór skomplikowane, ale uwierzcie mi Państwo, to jest bardzo, bardzo proste i właśnie na tym schemacie najważniejsze elementy układu chłodniczego, czy najważniejsze elementy tak naprawdę pompy ciepła sobie omówimy. Pierwszy element, na który możemy zwrócić uwagę, i widać po nim, jak przyjaźnie zostały nazwane elementy układu chłodniczego, ponieważ pierwszym elementem jest parownik i każdy z tych elementów będzie robił to, na co wskazuje jego nazwa. Czyli parownik dokładnie odbiera energię
z dolnego źródła, czyli powietrza, i przekazuje do czynnika chłodniczego, który na wejściu do parownika jest w fazie ciekłej, czyli tutaj na niebiesko ta faza ciekła zaznaczona. I tu jak się pojawiają te kropeczki, znaczy, że czynnik odparowuje, czyli jest w fazie gazowej oraz zwiększa też swoją temperaturę. I w tym parowniku wykorzystywana jest cecha charakterystyczna czynnika, czyli fakt, że nie wrze on w takiej temperaturze jak woda, czyli na przykład 100 stopni, tylko w bardzo, bardzo niskich temperaturach. I czynniki chłodnicze potrafią wrzeć już w temperaturze minus 50 stopni. Dzięki temu nawet powietrze o ujemnych temperaturach jest użyteczne dla pracy pompy ciepła. Także to jest ten pierwszy element, parownik, w którym czynnik, co ciekawe, odparowuje. Kolejnym elementem, czyli odparowany czynnik, trafia następnie na sprężarkę, czyli jest sprężany, zwiększa swoje ciśnienie, a jak Państwo zapewne wiedzą, jeżeli jakiś gaz zostaje ściśnięty, zwiększa się jego temperatura. Dzięki temu po sprężeniu temperatura czynnika dochodzi nawet do 100 stopni, a czasem nawet te 100 stopni przekracza. W punkcie trzecim, czyli w skraplaczu, czynnik ma wyższą temperaturę niż górne źródło. W związku z tym może przekazać zgromadzoną w sobie energię do wody w instalacji, czy właśnie CO, czy do CWU, czyli w skrócie do tego naszego górnego źródła. Podczas oddawania energii czynnik, jak wskazuje nazwa tego elementu, zostaje skroplony, czyli znowu staje się cieczą. Czyli jak tutaj mieliśmy na wejściu gaz, czy czynnik w fazie gazowej, czyli z tymi kropkami, czynnik tutaj się chłodził i już te kropki zniknęły na schemacie, czyli czynnik ze skraplaczem jest cieczą. I czwarty element, który przygotowuje ostatecznie czynnik do ponownego odbioru ciepła z dolnego źródła, to zawór dławiący, zawór rozprężny, i tam właśnie ciśnienie czynnika zostaje zmniejszone, żeby było odpowiednie do kolejnego punktu w obiegu, czyli znowu do trafienia na parownik, gdzie czynnik odparowuje i cały cykl powtarza się kolejny raz. Dla lepszego zobrazowania, gdy mamy do czynienia z pompami powietrznymi typu SPID, część elementów takich jak parownik, sprężarka oraz zawór dławiący znajdują się w jednostce zewnętrznej, natomiast skraplacz oraz kilka elementów hydraulicznych czy automatyka znajdują się w jednostce wewnętrznej. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z pompą typu monoblok bądź z pompą gruntową, która też jest monoblokiem, to wszystkie te elementy są już na pokładzie, czy powiedzmy zamontowane w jednostce głównej, czy w tej jednej jednostce, która tak naprawdę całość pracy wykonuje. Czyli w praktyce też obieg tego czynnika, czy w ogóle zasada działania pompy ciepła jest zdecydowanie mniej skomplikowana, niż mogłoby się to pozornie wydawać. I podsumowując krótko to, czego się dowiedzieliśmy. Czyli pompy ciepła są coraz powszechniejsze i technologia jest szeroko wykorzystywana, była już nawet szeroko wykorzystywana w urządzeniach użytku codziennego, jak na przykład lodówka, później oczywiście jakieś klimatyzacje, klimatyzatory, w samochodzie klimatyzacja też działa na podobnej zasadzie, coś chłodzimy, coś grzejemy, także taka sama idea jak pompa ciepła. Także można powiedzieć, że każdy z nas ma pompę ciepła w domu, bo każdy z nas ma lodówkę, która coś chłodzi, coś grzeje i dokładnie ten obieg jest zbudowany z praktycznie tych samych elementów, czyli parownik, sprężarka, skraplacz, zawór dławiący. Dolne i górne źródła ciepła to ośrodki, z których kolejno odbieramy energię lub do których energię przekazujemy. I to może być na przykład grunt, może to być powietrze, mogą to być jakieś wody powierzchniowe czy podpowierzchniowe. I zasada działania pompy ciepła nie jest skomplikowana. Przy pomocy czynnika chłodniczego, inaczej zwanego czynnikiem niskowrzącym, ciepło jest transportowane z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła, gdzie już w górnym źródle zostaje zużytkowane na nasze potrzeby, najczęściej potrzeby grzewcze, właśnie albo grzejemy instalację, albo grzejemy ciepłą wodę użytkową. No i cały ten proces odbywa się za pomocą, czy przy pomocy czynnika chłodniczego, który transportuje tę energię termiczną, czy energię cieplną z dolnego źródła do źródła górnego. I tak naprawdę tyle chciałem dzisiaj przedstawić.
wydaje mi się, że pompy ciepła troszkę mogą stać się łatwiejsze po przesłuchaniu tego krótkiego szkolenia. I pozostaje mi zaprosić Państwa na kolejne filmy z serii, które będą się pojawiały na naszym kanale. I również zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej wisman.pl i oczywiście do śledzenia naszej strony na Facebooku. Także dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia.